Ale nagrywasz? Jak jestem taki ten dziarski dziadek, no to wszystko jeszcze robię. Jestem emerytką od paru lat, a zajmuję się wieloma rzeczami. Obecnie jestem na emeryturce, spokojne życie wiodę. Co ja w tej chwili robię? Nic, udaję, że pracuję. Mam wnuki dwóch bliźniaków, którzy kończą 17 lat. Jak jestem u nich, no to się wygłupiamy. Pokazują jakieś nowe wiadomości w internecie. Moje wnuki są najpiękniejsze i najwspanialsze i niepowtarzalne. Myślę, że to jest zdanie wszystkich babci. Wnuczęta jeszcze 20 lat temu troszkę młodsi byli. To ja ich uczyłam na rowerach, wyścigi razem żeśmy robili. Są naprawdę miłe wspomnienia. Jakie ma wnuki? No, Misiek ma 3,5 roku, Oliwka 4, Julka 6. Ale najbardziej się dogaduje z Oliwką i z Misiem. On to jest taki świder, kurczę, helikopter, że tu mnie zatrzyma. Coś słodkiego, bo ja lubię słodycze. Jak kobiety lubię, takie słodycze lubię. To trudno. Nóż. Malutki nóż. W tej chwili zgubiłam ten nóż widocznie, gdzieś wyrzuciłam ze śmieciami czy coś takiego. Przeważnie mi kupują kosmetyki, bo wiedzą, że babci jest szkoda pieniędzy. A, to wiadomo, że jakieś tam laurki, nie laurki, jakieś pierdółki takie robią. Mam wszystkie, które robiły. A tak to dziadek jest zawsze szczęśliwy, bo tak, pieniądze mu przysyłają, chodzę na imprezy, na tańce, a wnuki oglądają mnie na YouTubie. Teatr, koncerty, filharmonia, to ja często chodzę na fejsie, oglądam, przeglądam. Czasu właściwie na wolnego, na nudzenie się nie mam. Balangi są piękne. To do drugiej w nocy było wesele. Przyszli do nas ludzie bawić się z wesela, pani młoda, pan młody. Bo nam werwy naprawdę nie brakuje. Jestem pełen życia, no i co? Lubię trochę poszaleć, kurczę. 40 parę lat jestem po ślubie, ale z żoną rzadko kiedy chodzę. Żona musi odpoczywać, a ja muszę poszaleć.